Dzień dobry. Wracamy do SnowRunnera. Jak co piątek będziemy się taplać w błotku. Także i dzisiaj przyszła na to pora. Tym razem. No. Dzisiaj spróbujemy, na pewno naprawimy ten most, ale spróbujemy też ogarnąć tą blokadę drogową. Co tutaj jest? Uprzątnąć całe śmieci, co tutaj się zebrały. Także musimy się przesiąść do Flatstara i pojechać po metalowe belki. Najbliżej będzie tutaj do warehouse'a się kopsnąć. Więc myślę, że to będzie najrozsądniejsze. To jest ten? Nie, to nie jest ten. To GMC. Gdzie my mamy Flatstara? Flatstar jest na farmie. Dobra, to jedziemy na farmę. Change truck do Chevroleta. Okej. Widzicie, pozmieniało się trochę w layoucie. Teraz jestem w lewym górnym rogu. Tędy na farmę? Nie. A tak, tędy na farmę, dobrze. Jestem teraz w lewym górnym rogu. Jestem większy. Więcej widać. No i testujemy dalej oprogramowanie AMD do nagrywania. Wydaje mi się, że całkiem nieźle się polubię z tym softem. Dzisiaj testuję nagrywanie mikrofonu z tego. Robię osobną ścieżynkę. Nie muszę odpalać Audacity. Cholera, same plusy normalnie. Jak gdzieś tu na farmie, tam jest, tam widzę go. Dobra, stoi tam. Tak, ja sobie mogę potem obrobić ścieżkę audio z mikrofonu. To mój bełkot. Mój bełkot mogę sobie obrobić. O, chciałem ładnie stanąć. Wziąłem chłopu, płot rozwaliłem. Także będę mógł sobie obrobić ten mój bełkot. I stop engine, change track, flat start. Jedziemy po metalowe belki i jedziemy po te belki do warehouse. O! Ha! Jak się zastanawiam. Czy nie wziąć tego flatbed trailera? Tak, teraz widzę, że jednak nie jest to dobre miejsce. Mountain Bridge, Tasks Mountain Bridge. Potem będą concrete blocks. Też z warehouse'u, dwa sztuki. Więc teoretycznie tu jest przyczepa, sidebed, sideboard, trailer. Nie ma sensu, pojadę tam. Dobra,
też wiem, co i jak. Jadę do warehouse, tak czy siak. Teraz widzę, że to nie jest dobre miejsce na kamerkę. Bo zasłania to, więc chyba będę musiał przesunąć jednak w to miejsce. Momencik. Teraz zajmuję dużo tutaj miejsca. Tak źle i tak niedobrze. A tu mamy interfejs, tutaj mamy to. Tutaj mamy biegi, jak ja ściągnę na dół. To będzie zasłaniać cały ten interfejs. Zrobimy tak. Tam ciutkę wyżej tylko. O. Biegi widać. Tutaj mam tak. Tutaj mam neutral. Widać, że wsteczne auto. Wracamy do starego layoutu. Nie zasłania tak dużo. 147 litrów. Chyba muszę na stację pojechać najpierw. Ha. Nie, chyba na pewno muszę pojechać na stację. Bo inaczej... To ja nie dojadę tam, gdzie mam dojechać. Co to za artefakty mi się tutaj porobiły? No, dawaj, dawaj, dawaj. Dzisiaj nie ma ze mną pana Makłowicza, bo rodzina mi dwie szklanki z Makłowiczem wyciągnęła. Nie wiem, co oni zrobią. I jeszcze deszczyk pada. Dobra, jedziemy po tą przyczepkę i po te metalowe belki. Momencik. Czy ja przejadę tu? Tak, tu jest. Dobra. Tu potrzebuję mountain bridge zrobić. Nie. Nie, nie, muszę tędy pojechać do warehouse'a. Tą drogą teoretycznie mogę spróbować.
Dobra. Spróbujemy tą drogą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, może być ciekawa przejażdżka. Momencik. Okej. I tutaj mamy gdzieś skręt. W prawo. Tym bydlakiem chyba tędy jeszcze nie jechałem. To może być ciekawe wyzwanie. Jestem ciekaw, czy on się w ogóle tu zmieści. Jak na razie jedzie. Miejsce jest. But w podłodze. Na wysokich obrotach go trzymam. Ale daję radę. Kurde, zaczął się rozpędzać. Już trójkę wrzucił. Czwórka. Teraz chyba jest najciaśniejsze miejsce. No i zajebiście dojechaliśmy. Ha, 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 udało się. Tam przed nami... Oj! I tam jest Warehouse. Złapiemy przyczepę. Do przyczepy załadujemy od razu te konkret slaby, czy co to tam potrzeba. O, tu. Nie, środkiem drogi. I bardzo ładnie.
mapka dołączona. Co my tu mamy? Nie to. Mapa. I co my tu mamy? Concrete blocks. Troka, załadujemy. Metal beams. Na przyczepę, załadujemy. Concrete blocks. Dobrze, i zrobimy jednym kursem cały most. Ale leje. U mnie w domu dzisiaj też lało. Przepiękna pogoda. Kurde, mając autostradowe opony, mogę mieć problem z takim ciężarem. On nie może złapać przyczepności. Ja tu się przebiję. Kopać. Dobra, grafika wymieniona. Następne będzie chłodzenie na procesorze. Chciałem robić chłodzenie wodne. Sam robić pętle, custom loopa i tak dalej, ale muszę chyba na przeczekanie posadzić coś i chyba jakieś powietrze posadzę. Bardzo dużo wskazuje na to, że wezmę Dark Rocka Top Flow. No dobry, dobry, dobry. Widzę, że mi się procesor grzeje już w tym momencie i to tak solidnie. Dobra, jeszcze tutaj pod górkę. To jest takie... To będzie najcięższy moment, bo jak nie złapię, jak przejadę to drzewo, to nie będę miał gdzie się złapać, a jak stanę, to stanę.
Dlatego nawet nie odpuszczam, cały czas na dwójce jedzie. Nie daję mu zwolnić. Dobra, przyczepka też przejechała przez ten kamień, więc jest dobrze. Uff, udało się. O, już tu przez tą wodę to nie ma problemu. Z górki. Więc nawet jeżeli się zakopiemy, staniemy, ja go wezmę na niskie biegi, przerzucę i pojedzie. A, przejechał. Przejechał. Idealnie. No, stój. Metal beams. Unload. Metalowa konstrukcja mostu jest. Tadam. Jest dobrze. Znowu mi pokazuje te części do fabryki, ale nie, my sobie zrobimy następny roadblock. Start tracking. Service parts, dwie sztuki potrzebujemy. No to ja myślę tak. I tak muszę podjechać na stację benzynową. Więc odstawię. Przyczepę odstawię na stacji benzynowej. Zatankuję. I wrócę z powrotem do warehouse'u. Wezmę te dwie skrzynki z serwis parcami i pojadę udrożnić drogę. I potem z takich rzeczy zostanie nam ten drewniany most na wyspę. Przyczepkę, to ja odstawię tutaj. To jest dużo miejsca. W razie czego. Okej. Zalany. Jedziemy dalej. A tym razem jedziemy przez most i tak jak przyjechaliśmy.
Ja temu Fletcherowi muszę... Tylko nie pamiętam, kiedy będę miał możliwość odblokowania. No ale założyć opony all-terrain to już będzie zupełnie inna jazda. Się zakopał w błotku. Ale on jedzie. Trzeba uważać na zjeździe, na krzyżowaniu, żeby znowu nie utknąć. Jedziesz. Jak fajnie widać, którędy jechałem w tamtą stronę. Normalnie ślady zrobiły. Trzeba dźwigę ogarnąć. Cyk. Jest serwis spare parts, nie loading platform. Truck. Hołki poprzewracał, wandal jeden. Te części serwisowe nie są aż takie ciężkie jak tamta reszta. No tamten poprzedni ładunek, no to ja
całkiem niezły tonaż. Kurde, i on jeszcze dał radę z tym przejechać. To jest szacun dla tego Flatstara, normalnie. Normalnie szacuneczek. Zmniejszył bieg i jedzie. Dobra, jedzie. Rozchlapał to wszystko naokoło. Dobra. No co? Szkoda marnować paliwo. Tutaj gdzieś zaraz jest blokada. Dziś ewidentnie udrażnia. Aj! Trafiłem w kamień. Udrażniam przejazd. Dobra. I teraz... To są drilling spare parts. Track with crane recommended. Czyli tego na razie nie zrobię. Local Entertainment. Aha, to są te beczki, dobra. O, to jest Rock Slide do zrobienia. No i mamy Wooden Bridge. Wooden Planks. Stąd są deski do wzięcia. Więc... Missing oil tank. Offroad track is recommended. Full
Dobra, my jesteśmy tu. Ten jest tu. Dobra, weźmiemy... Później się tym pobawimy. Riverside Repair. Aha, to są Service Ports, Wooden Planks, dobra. Wooden Bridge, nie? Motel Walls. Tą przyczepę trzeba będzie mu przywieźć, czyli będziemy musieli zrobić Rock Slide'a. Okej. Okay. To jest drainage pompa. Muszę do tej pompy dojechać, to jest jedna pompa. Druga pompa. Są trzy pompy. Steel River, koło garażu i tu. Offroad track, no to weźmiemy tego. Jeepka. Dobrze, no to jedziemy most robić. Wooden planksy. Mamy długą drogę powrotną w tej chwili. Nudna, bo będziemy musieli przejechać tak, tak, tu, wrócić, pojechać po deski i zrobić deski. I zobaczymy, ile czasu nam zostanie. To jest droga. Tak, to jest droga. Najpierw kierunek stacja benzynowa. Najpierw kierunek stacja benzynowa, potem do tartaku po deski. I potem jedziemy z deseczkami na drewniany most. Do garażu nie jadę, na razie nie ma sensu. Nawet nie było level upu, żeby pojechać do garażu. Tu zostawiłem przyczepę w ogóle. Aj, jak nie trafiłem. Zapomniałem, że ja to zostawiłem. No, bo nie było level upu, żeby podjechać do garażu.
Bo może jakieś upgrade'y weszły? No na pewno nie weszły. Tylko 10 litrów. Ominąłem zjazd przy tamtym, tam koło stacji benzynowej przejechać. Kto jest, jak sobie kurde waypointów nie ustawię? Dwa zestawy desek. No dobra. Wooden planks. Neli mi się, bo pod jedynką nie mam biegów. Znaczy pod jedynką są... Low Plus, jakoś tak się nazywa. Nie mam jeszcze tego na skrzyni. Nie mam jeszcze takiej skrzyni biegów w ten sposób. Snorkela muszę założyć. O, upgrade. Podniesione zawieszenie.
cyk. No i ekstra. Okej, okay, to było gdzie? F4? F4. F4. No jeszcze brakuje mi 240 expo. Następnie. Można by było... Rock slide. Metal beams i service spare parts. Metal beams są tu. Service spare parts są tu. Pewnie. Jak się ogarnie to, w następnym odcinku pozwozimy te wszystkie przyczepy. Ha, to jest plan. Tu się zawsze gubię, jak w tą stronę jadę. Nie wiem, gdzie jest droga. Chciałem do tego stawu wjechać z sadzawki. Przede wszystkim chyba muszę na tym, na Chevroleciku Silverado gdzieś zamontować snorkela. No, przyglądałem sobie Otomoto, taki Silverado K1500. Akurat jest na tym, na Otomoto za 30 parę tysięcy. Ha. Tutaj się podjedzie, złapie od razu przyczepę i się z dwiema rzeczami na raz pojedzie. Metalowe belki, załady na troka. Ajajajajaj. Dobra. Mm-hmm.
Wiggle. Dobra, jedziemy. Wow. Goodbye. Na. Ach, kurczę. Wow. Jest ręczny. Dobra. Tak. Piknie. Akcept. Pojedziemy dalej, zawrócimy. I przyczepkę gdzieś tutaj, to znaczy tutaj. Myślę, że do miasta z przyczepką zjadę. Tak, teraz wjadę na tą barierkę, zawisnę i tyle będzie po zabawie. Ale się tam znaczek wziął i rozpadł. O, myślę, że tu na spokojnie mogę tą przyczepkę odstawić. Ona tu nie będzie przeszkadzać. Okej. Detach trailer.
pojadę zatankować. Bo i tak będę musiał go zatankować przed następną wyprawą. Jak jestem tutaj gdzieś zaraz blisko stacji benzynowej, to dlaczego by nie? O, tu mamy skauta postawionego. No dobra, to następnym razem, to nie, Riverside Repair, myślę, że następnym razem można tutaj, tak, można tu podjechać. Się zastanawiam, czy z przyczepką się nie kopsnąć tu, czy nie zrobić dwóch kursów, bo... Service parts. No, service parts musimy wziąć stąd. I jadąc z service partsami, złapać sobie potem tutaj tą przyczepkę. Przyjechać tu. No, to prędzej czy później trzeba zrobić, by było to. I potem mamy tak, zagubiona przyczepa i ona jest aż tu. Motel, czy muszę tą przyczepę przywieźć do tego motelu? To będzie proste ją stąd to wyciągnąć. Tak, bo to będzie przejazd tędy, to będzie proste. To mi się wydaje, że jak zrobimy to, to potem pojedzie się po tą przyczepkę. Wróci, tak. Tak, dobrze. To już jest plan na jutro. To znaczy na jutro, na następny odcinek. Na następnym odcinku robimy Riverside Repair i potem przewozimy tą przyczepkę aż tu do motelu. Tak, to jest plan. Na dzisiaj wam dziękuję. Życzę wam miłego, udanego weekendu, żebyście sobie go odpoczęli i spędzili tak jak chcecie, żeby nikt wam dupy nie truł. Tymczasem trzymajcie się, miłego i do zobaczenia